Jest przepyszne. Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przygotujemy smoothie białkowe, koktajl proteinowy. Jak zwał, tak zwał. Słuchajcie, ostatnio był film o tym, jak wprowadzić do diety więcej białka i wydaje mi się, że takim dosyć intuicyjnym ruchem jest wprowadzenie takiego koktajlu białkowego do swojego repertuaru i wydaje mi się, że opatentowałam taki bardzo dobry sposób na to, żeby to smoothie wyszło smaczne. I nie byłabym sobą, gdybym nie stworzyła jakiegoś systemu, jakiegoś wzorka, jakiegoś modelu, bo tak jak cały mój e-book o moim stylu jedzenia, czyli Foodbook 2.0, jest oparty o metodę komponowania posiłków, tak robiąc sobie plan na ten odcinek, stwierdziłam, hej, jest też jakiś szkielet, jakiś system, który stoi za tym, że te moje koktajle są naprawdę smaczne. Także mam nadzieję, że to będzie dla Was inspirujące i może jeżeli pijecie na przykład smoothie, myśląc sobie, że no dobra, zatykam nos i wypijam, to może się okazać, że ono może być pyszne. Ja uważam, że każdy posiłek powinien nam smakować i zresztą, kiedy mamy jakiekolwiek motywacje związane z jedzeniem, czy zdrowotne, czy nie wiem, etyczne, czy fitnessowe, cokolwiek, to jednak różne badania, analizy dowodzą, że ten walor smakowy jest dla nas najważniejszy i dzięki temu, że coś nam smakuje, jest nam łatwiej wytrwać na przykład w jakimś postanowieniu. No więc słuchajcie, przechodzimy do rzeczy. Bawi mnie mój układ tutaj przestrzenny, bo postawiłam sobie szafkę, dzięki czemu mogę gotować prosto, znaczy przodem do Was i mieć taką quasi wyspę. To jest dół mojego blendera, to nie jest blender, który sprawi, że to będzie najbardziej po prostu jedwabiste smoothie na ziemi, ale dla mnie to jest ok. Mam nadzieję, że dla Was to jest ok, a jeśli to nie jest dla Was ok, to po prostu możecie sobie sprawić inny blender. Słuchajcie, co jest ważne? Ważne jest to, żeby oczywiście mieć spoko białko. Ja tutaj mam akurat białko roślinne od mojego brata, które jest orzechowo-czekoladowe, w sensie fistaszkowe, tak? Czyli orzeszki ziemne. I teraz od razu Wam zdradzę taki myk. Ja ogólnie mam problem z białkiem w proszku, więc dajcie znać, jeżeli polecacie jakąś konkretną markę, dlatego że one są zazwyczaj bardzo, bardzo, bardzo słodkie. Mówiłam ostatnio o białku waniliowym Ani Lewandowskiej, które jest spoko. Próbowałam też ostatnio białko z dotery, smakuje praktycznie identycznie i ta sztuczna słodycz mnie razi, więc jeżeli znacie jakieś białka, które nie są zbyt słodkie, to dajcie znać. W każdym razie to jest całkiem słodkie, to, które tutaj mam. Nie wiem, jaka to jest firma, bo to była jakaś resztka, właśnie nie o to chodzi, bo ja cały czas poszukuję. Ostatnio właśnie myślę o takiej marce Form, więc może to sobie zamówię i przetestuję, ale co ja zrobiłam, słuchajcie. Kupiłam sobie masło orzechowe w proszku, taki peanut powder. To są same orzechy ziemne, które są odtłuszczone. To ma dosyć sporo białka, wydaje mi się, kurczę, mam to tutaj. To ma w 100 gramach 46 gramów białka, więc jest to spoko opcja. To ma troszeczkę więcej naturalnego cukru niż takie już gotowe białka. I ja zrobiłam taki myk, że przez to, że te smaki są pokrewne, to dosypałam sobie do tego proszku proteinowego ten puder fistaszkowy po to, żeby po prostu mój koktajl nie był aż taki słodki. Dodaję to więcej białka i tym samym zrobiłam sobie taki swój własny protein powder. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Jeżeli się okaże, że popełniłam jakieś w ogóle wykroczenie, to dajcie znać, ale wydaje mi się, że to jest spoko, więc mam tutaj taką jedną, myślę, miarkę i co, wsypuję ją po prostu do mojego, no trzeba było walnąć, do mojego blendera i to jest pierwsza rzecz, czyli białko na mojej liście. Druga rzecz, słuchajcie, to jest białko / tłuszcz, czyli jakieś dobre źródła białka, ale też dobre źródła tłuszczu zdrowe, które mamy pod ręką. U mnie zawsze są to nasiona chia, myślę, że to jest taka czubata łyżka, także wsypuję. Ja we wszystkie pestki nasiona zaopatruję się w Olini, to tak dam znać. Kod Karolina, nie, przepraszam, kod Karu10 zawsze obowiązuje. Do tego nie będę oszukiwać, normalnie dałabym masło orzechowe, bo kocham i to też daje nam fajnie, raz, że oczywiście źródło tłuszczu, źródło białka, ale też fajnie wpływa na konsystencję całości. Natomiast nie mam akurat masła orzechowego, więc mam masło laskowe. Mam nadzieję, że ono nie zepsuje nam całej tej zabawy. W ogóle to białko Form, o którym mówiłam, jest na przykład dostępne w opcji czekolada z fistaszkami albo czekolada z laskowymi, więc ja tym samym robię po prostu mieszankę tego wszystkiego. Także wrzucam sobie tutaj to moje masło. Oczywiście na potrzebę tego filmu przełożyłam wszystko do tych ładnych pojemniczków i już myślałam sobie, jak cudownie będzie to potem czyścić. Na szczęście zrobi to moja zmywarka, ale myślałam sobie, że to jest totalnie niepraktyczne. No ale słuchajcie, czego się nie robi dla tej części wizualnej. Lecimy dalej, bardzo ważna rzecz, czyli owoce. Może dać tutaj banana, da nam to więcej pewnie energii, więcej kalorii i będzie pyszne, ale pomyślałam sobie, że banan daje też słodycz, a dla mnie te białka są po prostu bardzo słodkie. I mamy teraz sezon na owoce jagodowe wszelakie, więc ja tutaj wrzucam truskawki, miałam je w zamrażarce, więc rozmroziłam je i też spoko, bo dzięki temu koktajl będzie miał fajną konsystencję, taką trochę lodową. Nie, żebym była fanką zimnego jedzenia, ale wiecie, latem można, jest 30 stopni. I mam tutaj porzeczki i strasznie się jaram, bo porzeczki dodadzą kwasowości i normalnie na przykład dałabym trochę soku z cytryny, ale przez to, że porzeczki są bardzo kwaśne, wow, jest taki dziwny dźwięk, słuchajcie, jakby jechał pociąg pode mną. Jakbym się... wow, ciekawe, może to remont jakiś, nie wiem, ale strasznie dziwne, nie wiem, co słyszycie. Mam nadzieję, że nie. Fajnie się sprawdzą owoce jagodowe, wszelakie. W sumie cokolwiek może teoretycznie też zrobić, nie wiem, z mango, ale po pierwsze jestem fanką sezonowości, lokalności, może mango ewentualnie, jak już to na zimę, ale mango z masłem orzechowym, nie jestem przekonana do tego połączenia, więc dajcie znać, co wy o tym sądzicie. To będzie bardzo mocno owocowe smoothie, bo troszeczkę zaszalałam tutaj z ilością tych owoców, powiem szczerze. Zdejmuję te łodyżki, chociaż wydaje mi się, że jakbym je zblendowała, to świat mi się jakby nie zawalił i to nie byłoby jakieś ohydne. Więc mam tutaj moje owocki i wrzucam je tutaj. Jak widzicie, jest trochę właśnie wody, bo mi się te truskawki rozmroziły. One po prostu czekały na ten filmik. I następną rzeczą, która jest opcjonalna, słuchajcie, to jest na przykład zielenina. Ona nam totalnie zmieni kolor. Tutaj, jak widać, dobra, przyznam się, miałam zamrożone truskawki ze szpinakiem po to, żeby zrobić koktajl, ale chciałam użyć szpinaku, więc po prostu go wyjęłam, także trochę szpinaku, pozdrawiam. Możecie sobie dać, to daję tak symbolicznie, po prostu jeżeli macie szpinak surowy, możecie sobie go dorzucić czy jakąś inną zieleninę, która nie jest wyrazista w smaku, więc ja to tak wrzucę symbolicznie, ale za chwilę Wam też powiem, co można zrobić innego i też oczywiście zaznaczam, że po pierwsze to może się ciężko blendować w niektórych blenderach i czasami warto na przykład na początku zblendować sobie wodę z zieleniną, tak żeby ona się naprawdę dobrze zmieniła, nie było takich kawałków zieleniny. No i ona nam też zmieni kolor, ale mam coś jeszcze innego, co nam zmieni kolor, więc ogólnie podsumowując, to smoothie będzie dosyć specyficznie się prezentowało kolorystycznie, ale mam nadzieję, że jeżeli Was to w jakiś sposób odrzuca, po prostu tak nie róbcie. Następna ważna rzecz to jest sól. Daję odrobinę soli, oczywiście dla podbicia smaku, w sensie dla wydobycia słodyczy, ale też dla minerałów. I tak sobie myślę, że mówiłam o tym ostatnio w inspiracjach, mam teraz fazę na elektrolity, więc wleję sobie odrobinkę też elektrolitów, bo dlaczego by nie? To oczywiście jest opcjonalne, ale myślę, że odrobina soli dla smaku jest moim zdaniem super ważna. I już kończymy, zostały dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to są dodatki. Co jest fajne, ja na przykład kocham smak cynamonu, uważam, że on pasuje do wszystkiego, więc ja bym sobie dodała cynamon, mam tu cynamon. Następnie kwestia zieleniny, coś, co stanowi w ogóle dawkę wielokroć większą niż jakaś nawet duża garść szpinaku, to będzie jakaś sproszkowana zielenina, typu spirulinę. Ja akurat kupiłam sobie ostatnio chlorellę, więc ją tutaj dodam, ale trochę się obawiam, że smak tego smoothie będzie straszny, ale stwierdziłam, wiecie co? Sprawdzę to i dam Wam znać, bo ogólnie bym tego nie dała, aż to kupiłam, stwierdziłam, dobra, wykorzystam. I ostatnia rzecz tutaj to są adaptogeny i mam tutaj adaptogeny z Health Labsu, tutaj oczywiście jak zawsze kodzik Karolina 10 i tu mam akurat Lion's Mane i Chaga, super wsparcie, szczególnie właśnie w tej pierwszej części dnia. Ja na przykład też to dodaję czasami do kawki, bo to daje nam takie skupienie, ale takie osadzenie, wyciszenie, no i po prostu bardzo fajnie wspiera pracę mózgu i ja jestem fanką adaptogenów, muszę sobie o tym więcej poczytać. One krzywdy nam nie zrobią, bo chodzi o to, żeby brać je w małej ilości regularnie i ja uważam, że te benefity są po prostu bardzo fajne. Można sobie potestować, też każdy, myślę, ma inną wrażliwość. Także ja te dodatki tutaj wrzucam i tym samym ryzykuję, że moje smoothie będzie po pierwsze brązowe od tej chlorelli i że będzie smakowało glonem. No ale trudno. i, że tak powiem, moje smoothie mogę. I czy coś jeszcze nam zostało? A, taka ciekawostka. Pomyślałam sobie, że też ostatnio mówiłam o tym, że miałam problem z braniem witaminy D w płynie, jakoś nie miałam ochoty jej aplikować do buzi i albo ją wrzucam do jakichś elektrolitów, ale też pomyślałam, że można dać jej odrobinę tutaj do tego smoothie, bo tego praktycznie, że tego w ogóle nie czuć. Więc mamy 2 kropelki. Dobra, jeszcze dam. No. I tym samym mamy dawkę witaminy. Także słuchajcie, mamy prawie wszystko, czyli mamy białko, mamy dodatkowe źródła białka i tłuszczu, czyli chia i nasze masło, akurat tutaj laskowe. Mamy owoce jagodowe bardzo dużo, też kwaśne, czyli porzeczka zamiast cytryny, żeby podbić to smakowo, żeby też smakowo fajnie zadziałać. Mamy sól, ale to nam też daje nasze elektrolity. Dorzuciłam elektrolity opcjonalnie, dorzuciłam opcjonalnie chlorellę i zieleninkę. Mamy adaptogeny, mamy odrobinę cynamonu, bo ja bardzo lubię. I na sam koniec, moi drodzy, leci woda. Dlaczego woda? Dlatego, że moim zdaniem po prostu mleko jakiekolwiek, ja akurat używam jak już roślinnego, ale jest za słodkie, bo jeżeli używacie białka takiego gotowego, no to moim skromnym zdaniem jakby mleko jest tutaj zupełnie niepotrzebne. Można sobie to jeszcze podbić fajnie, też dzięki temu dostarczyć sobie elektrolitów, nawodnić się lepiej, na przykład wodę kokosową, nawet miałam, ale wypiłam, bo było bardzo gorąco. Jeżeli używalibyście na przykład takiego po prostu białka bezsmakowego, jakoś tam izolatu białka, no to może wtedy mleko byłoby spoko, ale mi się wydaje, że po prostu przy tych szalonych białkach smakowych woda jest naprawdę git. No i oczywiście, ups, może trochę przesadziłam, trochę dużo tego wlałam. Dobra, słuchajcie, trzymajcie kciuki, tak to wygląda przed, blendujemy. Miałam nawet taki pomysł, żeby podłączyć, słuchajcie, przedłużacz tutaj, żeby to wyglądało lepiej, ale nie, no w sumie to jest ekstra. Dobra. Mam nadzieję, że to będzie najlepsze smoothie, jakie w życiu jadłam i że o niczym nie zapomniałam. Myślę, że mamy to. Moi drodzy, nadeszła chwila prawdy, czyli taste test. I myślę, że okaże się, czy moja spisana skrupulatnie receptura okaże się być najlepszym przepisem na smoothie. Tutaj jest mój kubeczek, bardzo fajny, z napisem Karolina, szoker. Sprawdzamy. Uwaga. Wow, a w ogóle strasznie gęste, no ale to dobrze chyba, bo szczerze mówiąc by się inaczej nie zmieściło. Dobra, jest mega gęste, myślę, że spokojnie mogłoby być smoothie bowlem. Nie wiem, co o tym sądzę. Może dodam trochę wody, a najpierw może spróbuję. Dobra, lecimy. Wygląda pięknie, kolor ma piękny, więc ja jestem fanką. Zobaczymy. Jest przepyszne. Przysięgam, jest przepyszne. Ale dałbym tu odrobinę więcej wody, dlatego że ciężko się z tego pije. Zło. To jest tak dobre. Powiem wam, że to jest tak pyszne. Tak uzależniające, że chciałabym coś powiedzieć, no po prostu się rzuciłam na to. Moi drodzy, ja lecę to pić. Nie ukrywam, że robiłam ćwiczenia, to jest moje śniadanko, więc już i tak za długo to trwało. Nie mogę się opanować. Jeżeli macie swoje ulubione przepisy na koktajle proteinowe, dajcie znać koniecznie w komentarzach. To raz. Dwa, jeżeli macie swoje ulubione białka, napiszcie koniecznie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś propozycje na filmy jedzeniowe i nie tylko na tym kanale, to też dajcie znać w komentarzach. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Życzę smacznego, a może Ten przepis sprawi, że polubicie koktajle. Może to było coś, co Was jakoś zaskoczyło. Ja jestem przeszczęśliwa i idę sobie to pić na balkonie.